Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Defense24 Historia. Moim gościem jest dzisiaj ponownie pan doktor Bartosz Zakrzewski, historyk wojskowości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich oglądających. A dzisiaj porozmawiamy sobie o być może nie do końca militarnym temacie, ale jednak ściśle związanym z II wojną światową. Chodzi o tajną organizację podziemną, muszkieterowie, jej niejednoznacznej roli, znaczeniu i metodach. No właśnie. Polska upada we wrześniu 1939 roku. W kolejnych miesiącach, jak można powiedzieć, grzyby po deszczu, pojawiają się organizacje konspiracyjne. Różne, o różnych celach, różnych nazwach, y, często czerpanych z literatury. Y, jest też organizacja Uszkieterowie wśród nich. Być może y, nazwana tak y, z powodu książek Dimasa, a być może y, z innego powodu. Jest legenda wrześniowa z tym związana. Jak najbardziej. Książki Aleksandra Dimasa tutaj nie mają nic do rzeczy. Tak jak pan redaktor powiedział, mamy wrzesień 1939 roku. Polska upada, właściwie jeszcze w październiku trwają walki. Do powiedzmy 6 października, tak, bitwa pod Kockiem. I powstają jak grzyby po deszczu różnego rodzaju organizacje konspiracyjne w różnych środowiskach. Przeróżnych różnych tak naprawdę wszyscy którzy oficerowie, którzy gdzieś tam udaje im się uniknąć niewoli, przechodzą do podziemia lub próbują wyjechać z kraju do Francji, gdzie tworzy się rząd emigracyjny i, i tworzy się też polska armia. A przechodzą do nazwy mus, mus, muszkieterzy, tak? muszkieterowie. Dlaczego, dlaczego nie, nie z powieści Dimasa? Wszystko przez to, że był taki słynny karabin przeciwpancerny wzór 35 Ur, ponieważ teoretycznie według jakichś tam wywiadowczych założeń miał być eksportowany do Urugwaju, stąd nazwa Ur karabin przeciwpancerny wzór 35, bardzo skuteczny. Który został w 1939 roku zostały wyposażone oddziały wojska polskiego. Niestety w niedostatecznej liczbie i był zbyt tajny. By zby, był, był zbyt tajny, ale też przede wszystkim nie było go aż tak dużo, tak? Bo mówi się, że. Do Wojska Polskiego są różne szacunki, trafiło około 3,5 tysiąca sztuk tego karabinu, chociaż niektóre dane podają, że zdarzały się egzemplarze, które miały numer seryjny np. 9001, tak? więc nie, nie wiadomo z czego to wynikało, nie ma jakichś precyzyjnych danych na ten temat. Ale powiedzmy, że 3,5 tysiąca tych karabinów trafiły, trafiło do, do, do wojska polskiego. No i okazały się one bardzo skuteczne w 1939 roku w walce z czołgami niemieckimi, które nie były jeszcze tak potężnie uzbrojone i nie miały takiego pancerza jak no, w późniejszych latach. W związku z tym ten karabin, który miał kaliber 7,92 mm, był w stanie niemalże każdy czołg, niemiecki nawet pancer 4 z odległości do od 100 do 300 metrów przebić pancerz oczywiście też w zależności od warunków w jakim to było no i przechodzimy do tego taka duża dygresja o karabinie jest 39 rok jest samodzielna grupa operacyjna Polesie która walczy z, po 17 września i z Sowietami i z, i z Niemcami jej celem jest m.in. przebicie się do, do Dębina, gdzie są duże magazyny z, z uzbrojeniem. Stąd ona m.in. właśnie trafia tutaj pod Kock. No i w zasięgu, w niedalekiej odległości od tej grupy walczą dwie, dwie grupy dywersyjne. Jedna pod kierownictwem kapitana rezerwy inżyniera Stefana Witkowskiego, Grupa dywersyjna. Za dużo nie wiemy o tej grupie. Kto ją powołał? Tak naprawdę gdzie, gdzie, gdzie walczyła? Ale według między innymi relacji Adama Epler'a, który w swoich wspomnieniach właśnie walczył w samodzielnej grupie operacyjnej po lesie, były takie dwie dy grupy dywersyjne, które właśnie posługiwały się tymi e, karabinami przeciwpancernymi, e, wzór 35 e, i no, siały terror na tyłach e, niemieckich, e, rozbijały, e, rozbijały wozy pancerne, które się tam oddaliły. To były grupy liczące e, według literatury od kilkadziesiąt osób, tak? Dokładnie nie ma powiedziane, kilkadziesiąt. Tak, kilkadziesiąt jedna grupa liczyła. A, cool. Nie ma dokładnie ile, a tam pojawia się, pojawiają się informacje: 50-60 osób, więc czyli takie kilka tych karabinów. Wzmocnione plutony. Tak, tak, tak. No i, no i ci żołnierze, tak, którzy w tych grupach walki wygasają tak, 6 października, ci żołnierze przechodzą do konspiracji. I oni jed... czyli przy pomocy karabinów ur. Nie wiem, czy tak, tak, padło. tak, hmm. tak. No i przechodzą oni do, do konspiracji, e, powstaje właśnie część tych żołnierzy, przede wszystkim ich tak, jakby dowódca, czyli ten kapitan rezerwy, inżynier Stefan Witkowski udaje się do Warszawy i zakłada od razu bardzo szybko organizację tajną konspiracyjną, która właśnie na pamiątkę tego tych walk właśnie z Niemcami, przy pomocy tych karabinów przeciwpoństwu e, Ponieważ e, one były duże, tak, to miały 176 cm bodajże długości, więc były duże. No i taki sposób życia, w cudzysłowie, przypominał to, jak muszkieterzy strzelali. Stąd przyjął, przyjął taką konspiracyjną nazwę, chociaż mówiono się na tą organizację także nurki, żupany, czy w skrócie od muszkieterów MU, tak. Wiadomo, każda organizacja miała kilka, kilka nazw konspiracyjnych, żeby no, żeby po prostu ukryć się przed, przed okupantem. Czyli była to jedna z tych powstających spontanicznie, można powiedzieć, grup. Tak, tak, jak się czyta yy, różnego rodzaju meldunki, yy, czy prasę nawet podziemną, już która zaczęła być wydawana w tamtym czasie, czy różne wspomnienia, to tych grup tak naprawdę konspiracyjnych były dziesiątki, tak, i, i by nie powiedzieć setki po prostu. Gdzie jakieś organizacja, yy, gdzie jacyś ludzie się znali to przeciwko okupantowi, wszyscy się mobilizowali, powstawały komórki i jedną z nich właśnie stworzył, Właśnie Stefan Witkowski i nazwał ją, właśnie na pamiątkę, mhm. też między innymi tych walk w 1939 roku, właśnie muszkie też. Kim, kim przed wojną był Witkowski? Jest to wiadomo, jeżeli był kapitanem rezerwy, to znaczy, że w cywilu uprawiał przed wrześniem jakiś zawód. Związany z wojskiem. Aha, no, to znaczy, niekoniecznie. Znaczy. Tak, znaczy przede wszystkim był inżynierem, tak? miał wykształcenie y, politechniczne, y, ale co jest naj, takie, takiego najbardziej na, najatrakcyjniejszego w tej w całej historii o muszkieterach? To nie jest tak, że idę sobie do archiwum, y, poproszę, pa, poproszę teczkę p, pana Stefana Witkowskiego i chciałbym się coś mhm. o nim dowiedzieć. Tak naprawdę my o Stefanie Witkowskim wiemy bardzo niewiele i możemy się opierać nie właśnie na materiałach archiwalnych, czyli na jakiejś teczce, nie wiem, w Archiwum maknowych na przykład, czy w Centralnym Archiwum Wojskowym, teraz w mhm. Wojskowym Biurze Historycznym, e, że sobie możemy wyciągnąć i całą prześledzić jego życiorys, tylko naprawdę musimy się e, mierzyć z domniemaniami, z wspomnieniami różnych osób, którzy go wspominają, bo tak naprawdę dużo o Stefanie Witkowskim nie wiem. Co prawda pokazało się kilka publikacji na jego temat, e, ale ale to, to, to są w dużej mierze domysły. Co, co wiemy z takich rzeczy w miarę pewnych? E, wszystkie dane na jego temat mówią, że urodził się w Moskwie. Jego ojciec w tym czasie przebywał w Moskwie, e, ale w czasie wojny domowej i e, w czasie wojny domowej wrócił e, rewolucji październikowej, e, rewolucji październikowej e, wrócił e, wrócił do Polski. Jego ojciec był e, lekarzem związanym też z, z, z wojskiem i prawdopodobnie związanym z polskim wywiadem po prostu z polską organizacją wojskową się mówi dużo na ten temat właśnie i można powiedzieć, że on tak jakby ten te, te geny wywiadu właśnie te, te, te geny związane Smikałka. z tą smykałkę właśnie przejął po ojcu Wrócili, jego ojciec z, z rodziną wrócili do, do Polski i on bardzo szybko, no w wieku kilkunastu lat, już razem z ojcem wstąpili do wojska polskiego i według e, wszystkich danych jego życiorysu, on już wziął udział właśnie w wojnie polsko-bolszewickiej e, polsko 1920 roku. E, e, za dużo też nie wiemy, gdzie tam walczył. E, po zakończeniu wojny, tak zwycięskiej dla, 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 dla strony polskiej, znaczy w tym sensie, że, że Polska obroniła swoją niepodległość, e, rozpoczął studia, e, studia e, na Politechnice, między innymi warszawskiej, po czym e, e, szybko bardzo wyjechał e, najpierw do Paryża na studia, tam gdzie też studiował w Politechnice, a od, a od 1934 roku znalazł się w Szwajcarii. No, Szwajcaria była takim miejscem, gdzie wszystkie wywiady świata się spotykały. Tam, no mając to swoje wykształcenie, właśnie związane in, inżynierskie, założył swoją firmę, biuro techniczne, gdzie między innymi dochrapał się kilku patentów. Ponieważ to wykształcenie inżynieryjne nie było przykrywką, rzeczywiście potrafił pewne rzeczy stworzyć. M.in., pracował nad silnikami spalinowymi. W motocyklach, między innymi, różnego rodzaju wynalazki z tym związane. No i taką długą dygresją właśnie powiedziałem, że prawdopodobnie to wszystko nie było przypadkowe. To, że znalazł się w Paryżu, potem w. w w Szwajcarii, dlatego że no miał jakieś związki z Polskim Oddziałem II. Mhm. Generał Szwajcarski pewnie na jego temat. Dlatego też za dużo o nim nie wiadomo i tak naprawdę, jak odtwarzałem jego życiorys, to tak naprawdę głównie cechy jego charakteru, cechy jego wyglądu, tego jak się zachowywał, to tak naprawdę możemy czerpać ze wspomnień, tak? Przede wszystkim różnego rodzaju ludzi, którzy z nim współpracowali, ale jego życiorys nie jest taki, że można go bardzo łatwo tworzyć, tak? I wiemy, że we wrześniu pojawia się przy karabinach tajnych, przeciwpancernych jako dowódca tych grup mhm. dywersyjnych. No to też by pasowało do tego techniczno-wywiadowczego backgroundu, który miał. Był wtedy człowiekiem około 40, tak, jeżeli ja dobrze liczę. Tak, ale wró wrócę jeszcze do, na chwilkę do tej Szwajcarii. Mm. On zaczął tam w 1934 roku, założył, założył swoją firmę, kilka patentów uzyskał, które można zresztą w internecie sobie wyśledzić, na co te patenty są. W, w Szwajcarii swego czasu znaleźli się też politycy tak zwanego frontu Mors czyli politycy opozycyjni do, do sanacji, tak? Dodatkowo Stefan Witkowski był spokrewniony z Ignacym Janem Padarewskim poprzez matkę. To nie było jakieś bliskie pokrewieństwo, ale, ale był spokrewniony. No tam w, w Szwajcarii też nad Jeziorem Lomańskim, czyli Jeziorem Genewskim też swego czasu przebywał Władysław Sikorski, więc Witkowski też, też poznał się z Sikorskim, rozmawiali mm -hmm. przed wojną. Także warto to też sobie uzmysłowić, że, że, że Witkowski, mimo że najprawdopodobniej pracował dla oddziału drugiego Sztabu Generalnego, był też związany z, przez koligacje rodzinne czy inne też z, z, z tym obozem antysanacyjnym, można powiedzieć yy, 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 związany z Władysławem Sikorskim. No i mamy 1939 rok. No, jako dobrze poinformowany Witkowski wraca do Polski przed wybuchem wojny, ponieważ chce wziąć udział po prostu w działaniach wojennych. On już też wiedział, że najprawdopodobniej ta wojna wybucha. No i właśnie do, y, y, jest zmobilizowany, bierze udział w tych działaniach dywersyjnych. To też jest interesujące, że nie został powołany do jakiejś jednostki liniowej, liniowej, liniowej. tylko że właśnie miał brać udział w takich działaniach dywersyjnych na tyłach y, wojsk niemieckich. No i w momencie, kiedy, kiedy, kiedy działania się kończą, to przechodzi do konspiracji, już tworząc samodzielną organizację. Zresztą wtedy w tym wrześniu, w październiku, w listopadzie 1939 roku to nie było scentralizowanej tak naprawdę organizacji jednej niepodległościowej, tylko dopiero ta centralizacja do Armii no tak, Krajowej postępowała tak przez, przez lata. latami tak naprawdę. Tak, Tak, tak. I skąd, skąd rekrutował ludzi Witkowski? To byli właśnie ci operatorzy Urów z Wrześniowi, czy nie wiadomo? Przede wszystkim on miał szerokie kontakty, już z racji tego, że, że był w oddziale drugim tego sztabu generalnego, miał tam swoje kontakty wywiadowcze. No tak. Po drugie... Trafiali do niego rozmaici oficerowie, którzy na przykład chcieli po pierwsze przedostać się do Francji, a po drugie, e, chcieli jakoś ukryć się przed Niemcami, żeby nie dostać się do, do w sensie do niewoli, nie trafić do flagów. Do, do flagu. I on bardzo szybko z tych ludzi, których miał pod sobą zorganizował takie lotne oddziały, które między innymi zaczęły zbierać broń chociażby z, z pól bitewnych. Mhm. Tam we wspomnieniach m.in. Klemensa Rudni Rudnickiego jest, tak, jest, jest taka dygresja, że on nawet był w stanie wysłać ludzi po to, żeby samoloty jakieś rozbite po prostu byli w stanie gdzieś schować, rozmontować, rozmontować tak? i schować. Wysyłał ludzi do Puszczy Kampinoskiej, gdzie, gdzie trwały walki w 1939 roku, żeby tą broń zebrać z pól bitewnych i gdzieś schować. Czyli on też dbał o to, żeby ta baza, narzędzia do, do walki konspiracyjnej były. No i tu dochodzimy do, do tego, w jakich, w jakich środowiskach on przebywał. Czyli no miał szerokie powiązania w Warszawie. W Warszawie miał kilka mieszkań, miał kilka zakładów, między innymi Taki, taką, taki, taki zakład, który produkował gaśnice między innymi, jakieś biuro techniczne, miał szereg mieszkań był bardzo rzutką osobą i związał się z, na początku głównie z takim środowiskiem arystokratycznym można powiedzieć Teresa Hrabina Łubieńska miała miesz, tak, mieszkanie które nazywało się zbawieniem w cudzysłowiu, ponieważ tam wszyscy którzy przychodzili do, do tej Teresy Łubieńskiej właśnie oficerowie mogli liczyć na to, że znajdą schronienie przynajmniej na jakiś czas i po tym pewnym czasie będą w stanie wyjechać właśnie do Francji albo zlegitymizować swoje dokumenty. No i on, on się znał z tą hrabiną Łubieńską. To jest zbawienie między innymi dlatego, że to było przy Blacu Zbawiciela, dziś, dzisiejsza ulica Nowowiejska. No i tam środowisko ar arystokratyczne, oficerowie również właśnie zaczęli przybywać, między innymi właśnie Klemens Rudnicki, Bór Komorowski, mało kto pamięta, też właśnie był w tym, w tym mieszkaniu. No, arystokracja w postaci Stefana Hrabiego, Platera Zyberka, Ludwika Platera Zyberka. Potem pojawiła się, o czym będziemy sobie pewnie mówili, jeszcze Klementyna Mańkowska, też raczej z arystokratycznych, czyli takie, można powiedzieć, środowisko z wyższych sfer, Chociaż jak w miarę jak organizacja zaczęła się rozrastać, już w innych wspomnieniach chociażby Kazimierza Lewskiego, mamy też osoby na niższych szczeblach związane chociażby z PPS-em, tak? Już w tej pracy organicznej takiej stricte wywiadowczej, czy można powiedzieć, że... że że przede wszystkim takie właśnie wyższe sfery arystokratyczne, ale z czasem im organizacja się rozrastała, tym coraz szerszy krąg y, y, osób związanych y, nie tylko z, z arystokracją, ale także i ze środowisk robotniczych, inteligenckich y, przystępował do... Ale też o, oficerów, tak? no dużo oficerów, nie. Tak? Którzy, no to... którzy uniknęli niewoli, też te, przyłączało się do jego organizacji. Organizacja zyskuje na znaczeniu. No i mówi się, że w kontakt z nią wszedł też marszałek śmigły po powrocie z Rumunii. I jest to sprawa dość tajemnicza. Jest to sprawa tajemnicza. Co wiemy na pewno? Wiemy na pewno, że. Warszałek Edward śmigły. Po tym jak był internowany w Rumunii i trafił, trafił na internowanie. Potem uciekł z tego internowania na Węgry. Na Węgrzech przebywał mniej więcej rok. Przez tak zwaną zieloną, choć czasami skutem lodą granicę, przedostał się do Polski. Między innymi no i trafił, do, trafił najpierw do Krakowa, potem do Warszawy. Niektóre źródła mówią, że Witkowski się spotkał ze śmigłem już w krakowie, inne źródła mówią o tym, że, że spotykali się w Warszawie kilkukrotnie. Sandomierska, ulica Sandomierska, 18, mieszkania 6, czyli to jest na Mokotowie. Tam m.in. generał przepraszam, marszałek rydz śmigły, rezydował w Warszawie. No i rzeczywiście mieli kontakty, z tym, że Witkowski miał kontakty tak naprawdę ze wszystkimi, można powiedzieć. On nie zamykał się na jedno środowisko. Przede wszystkim, oczywiście, trzymał się tego środowiska antysanacyjnego, czyli tak, jakby nie, nie chciał się scentralizować, poddać władzy Związku Walki Zbrojnej który został powołany tak ze służby zwycięstwa polski i tak jakby naczelny wódz najpierw z Paryża a potem z Londynu zawiadował tym Związkiem Walki Zbrojnej no i można powiedzieć Witkowski prowadził grę właściwie na wszystkie fronty on się stworzył bardzo prężną organizację która przede wszystkim wykorzystywała jego związki jego tak jakby kontakty z czasów przedwojennych jeszcze na terenie Rzeszy. Zdarzało się według relacji różnych, że on przede wszystkim z racji tego, że był w Szwajcarii, znał świetnie język niemiecki, znał świetnie język francuski, był w stanie przebrać się w mundur generała czy oficera, można powiedzieć, niemieckiego, podróżował do Hamburga, do Bremy, do Berlina, do Królewca, a tam nawiązywał kontakty jeszcze swoje przedwojenne E, więc na, na samym początku e, to była prace, praca stricte e, e, związana z legitymizacją, czyli e, produkcja fałszywych dokumentów dla tych oficerów, między innymi, których on, e, że tak powiem, e, próbował właśnie przyciągnąć do swojej organizacji, a potem e, z, przede wszystkim skoncentrowanie się na terenach III Rzeszy, czyli e, e, robienie tej konspiracji na froncie przeciwniemieckim. No wracając, bo tak przeskoczyłem dosyć mocno, wracając do Rydza Śmigłego, no on przy, przylatuje, przy, przybywa, przyjeżdża do Warszawy. Jest to kwestia też, tak jakby, nie mamy źródeł, tak nie możemy mieć do archiwum i przeczytać sobie w teczce, co tam się wydarzyło. W dużej mierze wielu historyków już podejmowało ten temat. Są to w dużej mierze domysły, tak naprawdę, co się, co się wydarzyło. Też e, rydz Śmigły do, nie do końca się orientował jeszcze w tych e, strukturach e, konspiracyjnych. Mówi się, że chciał się spotkać z Grotem Roweckim. E, podobno Grot Rowecki nie chciał się z nim spotkać e, z racji tego, że no, Związek Walki Zbrojnej był podlegał generałowi Sikorskiemu, a wiemy jak. E, Czy e, obozowi? E, tak, jak oni się. Jak oni, się, jak oni się zapatrywali na to środowisko sanacyjne. No i, no i Rydź-Śmigły próbował jakoś w tej, w tej konspiracji znaleźć. Podobno właśnie się chciał spotkać z Grotem. Grot nie chciał go przyjąć, więc drugą taką potężną organizacją wywiadowczą byli muszkieterzy. Związał się z, z, z Witkowskim, widywali się. No i według różnego rodzaju informacji zaproponował Witkowskiemu, że ponieważ Grotrowecki nie chciał go przyjąć, że chce wrócić do, 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 do służby, ale jednocześnie chce się poddać tak jakby władzy generała Sikorskiego, chce być lojalny, chce walczyć po stronie, tak, po stronie tej Polski podziemnej. Jest oczywiście też druga teoria, że, że tak naprawdę Rydz śmigły chciał, tak jakby związać się z współpracą z Niemcami, stworzyć niejaki jakiś rząd, jakiś, jakąś strukturę, tak, jakąś strukturę organizacyjną związaną z Niemcami. I dlatego między innymi doszło do takiej y, wyprawy y, kilku oficerów y, związanych z muszkieterami przez linie niemieckie y, do generała Władysława Andersa. Y, oczywiście to jest tylko interpretacja, bo nie wiemy, co, co w głowie miał Rydz-Śmigły. Możemy się domyślać, ale ci, którzy dopatrują się sensacji, to właśnie y, próbują y, tak jakby y, y, ten wątek, czyli tego, żeby Rydz-Śmigły żeby, żeby, żeby chciał, tak jakby właśnie próbował kolaborować z Niemcami, próbują wyciągać. Także to w dużym skrócie, uh -huh. jeśli chodzi o Rydza-Śmigłego. No i w tym wszystkim też właśnie ci muszkieterzy, muszkieterzy, którzy działali tak naprawdę na wszystkie fronty. Witkowski się dogadywał i z ZWZ-em, bo mia, pobierał pieniądze ZWZ-u za te informacje, które on zbierał. Uh -huh. Sam przesyłał bezpośrednio e, informacje wywiadowcze do rządu polskiego e, w, w Paryżu, a potem w Londynie. Dogadywał się z Brytyjczykami, e, czyli Secret Intelligence Service. E, e. Potem właśnie jeszcze już, już w latach, już w roku 40, na przełomie 1941-1942 próbował się dogadywać także z Abwehrą, a także między innymi <kluski> Z, z Sowietami podobno, i to był jeden z zarzutów, w związku z którym ZW, y, Stefan Grotrowecki y, zdecydował się o jego likwidacji. Yy, Także bardzo szeroka działalność i tak trudno to w kilku słowach y, zawrzeć, oczywiście. Yy, ja tutaj dodam, że generał Anders nie zgodził się oczywiście na współpracę z Niemcami, przejść na stronę niemiecką i tych agentów, muszkieterów. Bodajże wydał Sowietom, tak? Czy... No, już, bo to też naprawdę na materiał na sensacyjny, na sensacyjny film, nie niemalże. Mamy 22 czerwca 1941 roku, fal Barbarossa, Niemcy atakują Związek Sowiecki, no i wiadomo jest <coughs> zmiana układu sił w ogóle w Europie. <coughs> Witkowski, który Przede wszystkim prowadził wywiad na, 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 na Reich, czyli na Rzeszę. i tam przede wszystkim swoje komórki wywiadowcze organizował. No teraz musiał się zwrócić w stronę Związku tak, Sowieckiego. Powstają komórki wywiadowcze na terenach jeszcze wcześniej, na terenach sowieckich. No i nawiązuje kontakt z Abwerą. Było dwóch takich oficerów białych Rosjan, tak zwanych Włodzimierz Bondorowski i Borys Smysłowski. To byli biali Rosjanie, którzy byli na usługach Abwery. Abwera po prostu ich wciągnęła w swoje, w swoje macki. Oni byli przede wszystkim, przede wszystkim antykomunistami, no ale służyli na, na rzecz Trzeciej Rzeszy. E, Witkowski, ponieważ on dogadywał się ze wszystkimi stronami konfliktu, do, e, miał spotkanie właśnie, właśnie z tymi białymi Rosjanami. E, tak jak mówię, pamiętajmy, że to jest 1941 rok i zaczyna się inwazja na, e, na, na, na Związek Sowiecki. E, Potem przyjeżdża z kolei Rydz-Śmigły do Polski. No i tutaj dochodzi do sytuacji, że Witkowski próbuje zorganizować kanał, tak jakby można powiedzieć przerzutowy, który bezpośrednio przez linię frontu niemiecko-sowieckiego dostanie się do, do, do armii Andersa. Czyli nie tam gdzieś przez, przez Egipt, Iran i tak dalej, tylko bezpośrednio przez linię. No żeby to zrobić, to oczywiście musiał się dogadać z, z, z Niemcami. Jest próba właśnie tego, no i Niemcy co? Niemcy podchwytują to. Czterech polskich oficerów, między innymi 41, czyli rotmistrz Szatkowski, który jest taką prawą ręką Witkowskiego łącznie z tymi trzema oficerami podejmują to wyzwanie i mamy taki ciąg zdarzeń. w nocy z 1 na 2 grudnia 1941 roku umiera ryc śmigły. A 3, 3 grudnia ta grupa oficerów przez, hmm. przez ten front niemiecko-sowiecki przedostaje się przez linię, przez linię frontu. Zostaje zatrzymana przez NKWD. No i Ponieważ mówią, że są polskimi oficerami, chcą się dostać do generała Andersa, to oczywiście też musimy powiedzieć, że układ sikorski majski powoduje, że ta armia w ogóle polska z tych zwiraków może, może powstać. No i oni się dostają do, do generała Andersa, no ale tu jest pewnego rodzaju zagwostka, no bo wychodzi na to, że Polacy współpracują z Niemcami, tak. Eee, współpracują z Niemcami, i no i co w tym wypadku jest zrobić? Jest to bardzo taka niewygodna sytuacja. Nie wiadomo, dla wszystkich. Bo, czy to nie jest prowokacja Do sowiecka właśnie, na przykład. Tym bardziej, że są źródła, które mówią, że, że Bondorowski był agentem między innymi sowieckim, też między innymi, więc bardzo niepewna sytuacja. Eee, no i mamy taką sytuację, oni trafiają do, do generała Andersa, mają e, oczywiście też zasz, e, schowane rozkazy, jeden, e, znaczy rozkazy, czy może, może inaczej informacje, w, w mydle bodajże jeden z tych, e, z tych, e, z tych listów do generała Andersa jest, e, jest schowany. Okazuje się, że ten film zostaje prześwietlony, nie wiadomo z jakiego, czy, 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 czy Sowieci po prostu go odkryli i go prześwietlili, więc prawdopodobnie mogą wiedzieć co w tym filmie jest. A w tym filmie, jest, w mikrofilmie, jest informacja, żeby generał Anders zebrał wojska, uderzył na tyły sowieckie, przekroczył linię frontu i dołączył do Niemców. No jest to bardzo trudna sytuacja dla, dla, dla generała Andersa, no bo wychodzi na to, że są jakieś grupy, które chcą do, dążą do tej kolaboracji. A sytuacja jest bardzo płynna, bo Niemcy, co prawda, już są pod Moskwą w grudniu 1941 roku, ale z drugiej strony ci, ci Sowieci, tą armię tak naprawdę próbują tam polską odtwarzać. Yy... No, ponieważ Klemens Rodnicki też jest przy generale, przy generale Andersie, a on znał Witkowskiego właśnie jeszcze z, 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 tego, z tej jesieni 1939 roku, więc wie kto to jest ten Witkowski, wie co to może być za misja, wie, że to jest osoba bardzo prężna, niebezpieczna, która ma szalone pomysły i próbuje różne rzeczy zrobić. W tym mikrofilmie, by tam było taka, taka takie zdanie, pozdrowienia dla Klimka od INI, i to było takie zakamuflowane. Klimek to był właśnie ten Klemens Rudnicki, a INI to mm -hmm. była jedna z, 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 ze szpiegów, właśnie można powiedzieć, muszkieterów, czyli Klementyna Mankowska, więc to było tak jakby zdanie, które uwiarygodniało, że, 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 to jest, że to wszystko jest prawda, że to nie jest lipa, mówiąc krótko. No ale sytuacja jest na tyle skomplikowana, że no, y, generał Anders wo wobec no, sojuszniczych, wtedy jest, sojuszniczego Związku Sowieckiego nie może się wykazać jakiegoś rodzaju zdradą. Y, nakazuje zatrzymać tych oficerów, y, no i ten rotmistrz Czesław Szatkowski zostaje skazany na 15 lat y, więzienia. Y, jak tylko y, polskie oddziały się ewakuowały, na, y, w, oczywiście w polskiego więzienia, także nie sowieckiego, jak tylko polskie oddziały się ewakuowały, tak w 1945 roku, potem on, on został y, zwolniony z, y, z tego, także. Y, a to on w więzieniu cały czas z armią Andersa przebywał? Tak. To znaczy, dokładnie nie wiadomo, tak? Mówi się, że dostał te 15 lat, ale potem, jak tylko była możliwość, to został tak jakby, tak jakby zwolniony i uniewinniony z, z, z tego wyroku. Wracając do meritum, była to sprawa bardzo taka nieprzyjemna, zagadkowa. Najprawdopodobniej Witkowski chciał po prostu mieć ten kanał przerzutowy przez linie niemieckie bezpośrednio do, do, do Andersa, także nie miał pomysłu zdrady, to nie, to nie, to nie, nie było tak, że, że próbował rzeczywiście ten rząd kolaboracyjny tworzyć. No bo też z drugiej strony musiał się jakoś uwiarygodnić w stosunku do Niemców. Tak? Niemcy nie mogli go przepuścić, dlatego że będziecie, Wy będziecie walczyć przeciwko nam. Tak? Więc... Czy to możliwe, że po to, żeby stworzyć kanał i zarabiać na tym pieniądze, naraził bezpieczeństwo armii Andersa w takim razie? Jest. Ten, Historia muszkieterów jest na tyle fascynująca, że mamy bardzo dużo domysłów i tak naprawdę cały czas możemy sobie stawiać pytania mm. i tezy i próbować na nie odpowiedzieć. Nie mając dokumentów, jest to bardzo trudne. Rzeczywiście jest tak, że e, Stefan Witkowski, tak, pseudonim e, Tenczyński, e, był osobą, która czerpała korzyści finansowe z tych informacji, które przekazywał tak, do Związku Walki Zbrojnej, do Brytyjczyków. Mówiło się, że też mógł pobierać jakieś pieniądze od obwery, właśnie. Więc rzeczywiście, jak się czyta różnego rodzaju wspomnienia, to wiemy, że on był na, na pieniądze łasy, ale też trzeba go zrozumieć. On prowadząc działalność wywiadowczą musiał Uprzybowo. mieć te pieniądze, żeby móc opłacić agentów, móc wszystkie skrytki, móc, do, móc dokumenty legalizacyjne przygotować, móc je wykraść. Dlatego te pieniądze były mu potrzebne. On był dotowany przez te środowiska związane z generałem Sikorskim. Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych, czyli Cekon, Było tak zwane też biuro polityczne, które z Budapesztu mu przesyłało pieniądze. On tam, kurierzy na szlakach tatrzańskich kursowali do Budapesztu i on, przesyłali mu pieniądze, ale tych pieniędzy on cały czas miał mało, tak, więc, więc też Różnego rodzaju legendy narosły na jego temat, że on pożyczał pieniądze w różnego rodzaju wspomnieniach. Potem ciężko było odzyskać od niego te pieniądze. Czy naraził armię Andersa na, na nieprzyjemność? Na pewno no, była to sytuacja niekomfortowa, bo no, Polacy na... się musieli tłumaczyć po prostu z tego, co tam się za tymi liniami dzieje, więc. Być może to oczywiście w sferze domysłów była to jakaś prowokacja e, sowiecka, którą Polacy podłapali, chociażby ten, 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 ten Bondorowski tutaj się, się kłania, który e, e, był i związany z Abwerem, a potem się okazało i trochę związany z, z, z wywiadem sowieckim. Także tu mamy duże pole do, 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 do domysłów e, i trudno jednoznacznie się e, Wypowiedzieć, aczkolwiek rzeczywiście sytuacja była bardzo trudna i niekomfortowa. Ja słyszałem też takie informacje, jakoby po pewnym czasie działalności w konspiracji Witkowski oszalał i zaczął wydawać różne nieracjonalne polecenia. Na przykład kazał stworzyć jakąś taką wyrzutnię, ulotek. Yy, którą by było, z której by było łatwo te ulotki wystrzelić i, i zniknąć, yy, tak żeby one się rozsypały w jakimś promieniu w mieście, ulotek propagandowych? Tu duże zastrzeżenie. On rzeczywiście był inżynierem i był dosyć dobrym inżynierem, jeżeli był w stanie opatentować w Szwajcarii swoje. Jeden patent uzyskał w Polsce, kilka patentów uzyskał w Szwajcarii. Mm. Także no, nie był głupią osobą, jeżeli potrafił yy, yy, takie rzeczy tworzyć. Nawet bym powiedział bardzo zdolną, ale organizacja to działa na przestrzeni jakiegoś czasu. O ile na początku muszkieterzy byli znakomicie działającą organizacją, tak z czasem, z czasem pojawiły się tendencje do tego, żeby Związek Walki Zbrojnej, który powstał, próbował centralizować wszystkie organizacje do siebie i przyciągać tych ludzi, żeby nie było kilku ośrodków decyzyjnych, tylko żeby był jeden. I pro... nie chciał się tego podporządkować. Tak, ale a propos tych, tych, tych ulotek, tak, które rzekomo miały być właśnie rozrzucane, rozrzucane, to tu mamy właśnie wspomnienia Kazimierza Leckiego pseudonim Bradl, który był ważnym elementem muszkieterów. Działał niemalże od początku tej, tej organizacji w jej strukturach. Trafił tam między innymi właśnie w tym, słynnym, w tym słynnym zbawieniu, czyli u tej Teresy Hrabiny Łubieńskiej, gdzie tam spotkał Witkowskiego i Witkowskiego wciągnął. Jak czyta się e, właśnie wspomnienia Leskiego, tak, widać, że na początku on jest bardzo zachwycony Witkowskim, a z czasem e, on tam w swoich wspomnieniach Rozczarowuje podejmuje, tak, podejmuje takie, e, tak, 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 taką nutkę, że większość członków muszkieterów no, czuła presję i chciała się Poddać wojsku, chciała wstąpić do, do, do związku z, walki zbrojnej. Mhm. Jak wiemy, Witkowski nie chciał się podporządkować y, ZWZ, mówiąc, że to jest środowisko sanacyjne, że oni są przeciwni, przeciwni Sikorskiemu, że tam są dyletanci, że jego organizacja zdecydowanie lepsze wiadomości wywiadowcze y, y, zdobywa. zdobywa. Y, no i na, doszło do takiej dychotomii, w tym sensie, że znaczna część jego y, podwładnych chciała przystąpić do, do Związku Walki Zbrojnej, a wierchuszka, można powiedzieć ten kapitanat muszkieterów e, m.in. major Wincenty Miszke, e, e, Stefan Dębiński e, też m.in. E, no, chciała zachować jakąś swoją odrębność. Były toczone rozmowy z ZWZ w sprawie scalenia, Witkowski próbował to w ten sposób załatwić, że tam niby zgadzał się, że owszem, my się z wami z wami z ale i tak robił swoje, i wysyłał raporty wywiadowcze bezpośrednio, bezpośrednictwa ZWZ do, do, do Paryża, a potem do Londynu. No i w, w, a propos tych ulotek, właśnie to zauważyłem, we wspomnieniach Lowskiego, że on. W pewnym momencie próbuje właśnie zdyskredytować tego, mhm. tego. Może legendę taką tworzyć. Tak, że on tak naprawdę to się, on to, on to się nie znał, on to tak naprawdę zwariował. Z, z czasem właśnie są te informacje o tym, że on właśnie te pożyczki, że on musiał chodzić i te pożyczki oddawać, że po, postawił tam w trudnej mhm. sytuacji jakiegoś bankiera, który z banku wyciągnął pieniądze na, na właśnie na rzecz Witkowskiego i, i e, Osobiście nie uważam, żeby facet, który miał patenty w Szwajcarii, był inżynierem po Politechnice, mhm. który studiował w, w Paryżu, y, był w stanie takie, takie dziwne rzeczy wytwarzać, y, znaczy próbować wprowadzić w życie i to wydaje mi się, że to jest oczywiście moja opinia, że to taka była trochę próba właśnie zdyskredytowania dysk Wytkiewskiego, pokazania, że on on się nie nadawał, dlatego my potem wszyscy żeśmy przeszli do, do ZWZ i, mm. i dlatego była taka przyczyna właśnie. Tak, taka moszala po prostu, tak. Mm. Z drugiej strony. Był niewygodny, ale trzeba było to jakoś umotywować. Z drugiej strony, on rzeczywiście był w trudnej sytuacji, bo, bo y, wszystkie organizacje rzeczywiście były tam próby scalania i one wstępowały do, ZW, do ZWZ, a on cały czas próbował być niezależny, więc taki trochę był, można być osaczony w tym sensie, że próbował tą niezależność cały czas swoją zachować, pozdobywać te środki finansowe właśnie z różnych źródeł, a z drugiej strony już nawet DOŁY, czyli ta organizacja, gdzie była bardzo szeroka, był archiwum szerokie, gdzie był kontrwywiad, gdzie był wywiad wojskowy, gdzie zdobywali mapy różnego rodzaju lotnisk, które były w Polsce, mapy portów. Te DOŁY próbowały już tak jak to sam zresztą Leski pisze w swoich wspomnieniach, że próbowali już po prostu przyłączyć się do tego ZWZ, bo chcieli mieć, właśnie, e, chcieli być w tym wojsku, tak zwanym w cudzysłowie. Y -y -y. Y -y. Kiedy, kiedy zapada taka ostateczna decyzja, żeby skończyć z muszkieterami i? Ich przywódcą. To dzieje się stopniowo. Kapitalne raporty są w takim wydawnictwie Armia Krajowa w dokumentach wydawane przez Studium Polski w Londynie, gdzie tam generał Soskowski pisze do generała Sikorskiego, a propos tych muszkieterów, tam są to fajne te raporty pods 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 podsumowujące ich działalność. Rzeczywiście, no. Witkowski jest taki, że on po prostu samodzielnie wysyłał agentów, czy tam jakieś wiadomości, bez tam jakiegoś żadnego ZWZ-u, tylko po prostu wysyłał agenta mhm, i bezpośrednio do, 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 do rządu właśnie, czy, czy w Paryżu najpierw, a potem w Londynie. No i tam Soskowski pisze do Sikorskiego, no o co tu chodzi, że z pominięciem w ogóle jakichkolwiek struktur on sobie przesyła dokumentów. No i tam yy, 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 władze nasze... Emigracyjne próbowały to jakoś no, wyprostować, tak? Dążyły do tego, piszą tam nawet do grota, no spróbuj tam ich to wszystko scalić, połączyć, żeby nie było tak, że z dwóch źródeł dostajemy informacje wywiadowcze, bo Witkowski też przekazywał te informacje do zwz i potem ZWZ i tak przesyłał e, za granicę. No i generał Soskowski nakazał tak jakby Witkowskiemu, żeby przyjechał do Paryża i spotkał się z nim, no i żeby wyjaśnił sobie tą, tą, tą sprawę do bezpośrednio. Tak, jeszcze do, jeszcze do Paryża mhm. wtedy, mhm. bo to był, e, to był 40 rok. No e, Witkowski ponieważ wiedział, do czym to się święci, że będą mu kazali się podporządkować Grotowi, wysyła swego zastępcę, Jerzego Jastrzębskiego, pułkownika. No i Jastrzębski mówi Soskowskiemu, że oni jak najbardziej chcą być nadal niezależni, że potrzebują pieniędzy, tyle i tyle tysięcy marek, tyle dolarów, w zamian za to będą bezpośrednio przesyłać informacje do, do rządu emigracyjnego. No i w tych, w, tych, w, tych, w tej dokumentacji pomiędzy Sikorskim a Soskowskim no, ewidentnie widać, że oni po prostu trochę mają tak jakby tego dosyć, że, że tutaj z kilku źródeł idą te informacje, a poza tym... Szczególnie, że no jednak to było źródło niepewne, bo tak. były a, te wątki mm -hmm. Abwery, tak? Tak, tak. A, a Witkowski jeszcze dodatkowo te informacje sprzedawał Brytyjczykom, także też próbował tam jeszcze pieniądze, że tak jakby od tych Brytyjczyków organizować. No i było to strasznie nie na rękę, właśnie rządowi emigracyjnego. No, i naciskają na Grota, żeby dążył do, do, tego, do tego scalenia. No, Grot się spotyka z Witkowskim. Witkowski próbuje, Miota się tylko jak może, żeby się, żeby się jednak nie stalić. Nawet zostaje zaprzysiężony jako w Armii Krajowej, jako, jako członek. Ta jego organizacja niby przechodzi, no, ale cały czas prowadzi swoją grę. No, i to można powiedzieć już. A jeszcze ta sytuacja właśnie z, z tą misją do generała Andersa, całkowicie można powiedzieć szalona, aczkolwiek pojawiają się informacje, że Grotrowiecki nie wiedział o tej misji. Z tego, co w innych źródłach udało mu się dowiedzieć, on jednak został poinformowany, że będzie próba przerzutu tych, tych oficerów przez front. No, ale ponieważ jest na tyle niewygodny, no już chcą jakoś z tym kończyć. No i niestety e, A to najpierw był dobry jest pretekst. Tak, to był dobry pretekst. Jest najpierw e, rozkaz scalenia, że po prostu Grotrowecki mówi, że macie się z nami scalić, ponieważ e, Witkowski oczywiście w cudzysłowie nie, pod, nie podporządkowuje się temu. No to jest decyzja potem poddania się go pod sod wojenny. E, od sierpnia, tak, tak, 1942 roku. No i ten sąd wojenny. Yy, zresztą yy, tam jest Pluta Czachowski, yy, Burkomorowski, Jan Rzepecki yy, podpisują wyrok na, na, na Witkowskiego. Ma on zostać po prostu wyeliminowany, czyli zabity. Także taka, można powiedzieć, przykra sprawa, bo. Yy, Organizacja, która była bardzo zacna i dosyć dobrze przyczyniała się do tego 1942 roku na, 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 na terenie właśnie wywiadu, sprawia, że inna organizacja, większa, mocniejsza, dąży jednak do jej wyeliminowania. Można powiedzieć, nie chce mieć konkurentów na rynku właśnie w cudzysłowie wywiadowczym. Tak. No i 12 września. 1942 roku. Ulica Warecka w Warszawie. Grup, grupa likwidacyjna, między innymi w której jest Stefan Hamski. Też osoba dwuznaczna, bo on też był podobno agentem związanym, takim podwójnym, też związanym z Niemcami. No, strzelają, do, strzelają do Witkowskiego. No, i zostaje on po prostu zabity, zamordowany, przypinają mu jeszcze do klapy kartkę największy Polski bandyta, żeby jakby tak jakby go jeszcze upokorzyć. No i organizacja można powiedzieć, przestaje istnieć w tym sensie, że jej pomysłodawca i jej organizator, główny motor, motor napędowy, zostaje wyeliminowany z tego wodku. A co jest to z pozostałymi muszkieterami? Czy były, były jakieś próby ratowania tej organizacji, czy po prostu wszyscy w sumie się ucieszyli, że mogą przejść do Związku Walki Zbrojnej? I to jest właśnie bardzo interesujące, ponieważ właściwie wszyscy, cała organizacja, właściwie przeszła do Związku Walki Zbrojnej, jak jeden mąż. Jak jeden mąż. Y Kazimierz Lecki, tak, który zajmował się w wywiadzie kwestiami komunikacyjnymi, transportowymi, kolei, transportu wodnego, śródlądowego. To same zadania niemalże w, potem w Związku Walki Zbrojnej przy archiwum. Zostaje przeniesione, tak, między innymi Stanisław Jankowski, pseudonim Agaton też to archiwum przejmuje. I, i tak właściwie wszyscy, właściwie ca, całe struktury organizacyjne, może poza jakimiś nielicznymi wyjątkami, przechodzą do Związku Walki Zbrojnej, czyli tak jakby Związek Walki Zbrojnej wchłania tą organizację. Aczkolwiek też w różnego rodzaju wspomnieniach mamy takie informacje, że ponieważ. Troszkę się bano tego, jak, jak ta organizacja będzie funkcjonowała, to próbowano się ich rozbić, czyli mhm. wsadzano ich do swoich struktur pojedynczo, tak, żeby Dużo oni nie tworzyli jakichś, jakichś większych komórek organizacyjnych. I rzeczywiście, potem, jak czytamy, w różnego rodzaju wspomnieniach, to był członkiem muszkieterów. A potem Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa, czyli to było takie płynne przejście do, do, do tej organizacji. I tu mamy wiele zacnych nazwisk, można powiedzieć, bo Antoni Kocjan, tak, znany konstruktor, między innymi pilot też samolotowy Franciszek Chynek, Mamy ulicę Kocjana w, w, na Warszawskim Bemowie, mamy ulicę. Chynka, dwukrotnego zdobywca e, Pucharu Gordona Beneta w, w baloniarstwie, e, Zbigniew Burzyński, który mu partnerował. E, cały szereg osób, które były związane z muszkieterami, a potem przechodzą do ZWZ i e, potem Armii Krajowej i pełnią zaszczytne funkcje też tej or organizacji. No, Kazimierz Lewski, tak, pseudonim Brad. E, no i tu bardzo dużo, dużo, dużo osób, którzy przechodzą po prostu bezpośrednio. Do, do, do Armii Krajowej. Czy wiadomo, ile ludzi mniej więcej yy, było yy, związanych z muszkieterami? W źródłach można spotkać informacje, że było to nawet 800 osób. Także mm -hmm. była to potężna organizacja, yy, która miała swoje struktury no, niemalże przede wszystkim w całej zachodniej Europie. Bo tak jak wspominałem, Tenczyński tak, jeździł m.in. do Hamburga, do Bremy, do Berlina, do Królewca. Miał swoje agentki we Francji. Tak? Klementyna Mankowska, m.in. słynna. On nakazał jej wyjechać do Francji, na północne wybrzeże Francji, gdzie miała m.in. właśnie zdobywać papiery, zdobywać informacje, zdobywać blankiety przede wszystkim niemieckie po to żeby potem móc legalizować przejazdy chociażby to nie było tak jak dzisiaj że na dowodzie osobistym można było przejechać z Paryża w czasie okupacji do Warszawy no tylko trzeba było mieć odpowiednie papiery no były kontrole na granicach i tak dalej więc to było bardzo ważne Miał w królewcu między innymi e, agenta, y, czy osobę, można powiedzieć, współpracującą. Engelhardt się nazywał. Mówiło się nawet, że muszkieterzy próbowali zamach na Hitlera też przeprowadzić. E, e, oczywiście to może troszkę jest też dorabianie legendy, ale jest, pojawiają się takie informacje, że. Poprzez, poprzez tą osobę w królewcu, która była tam skoligacona z osobami przy, 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 przy sztabie Hitlera, też próbowano właśnie taki, taki zamach yy, yy, przeprowadzić. Aczkolwiek mówię, to może być legenda, bo w dokumentach tego nigdzie, yy, nigdzie nie ma. Także 800 osób. Yy, tu jeszcze wracamy do osób. Jakie to były osoby? To była arystokracja. Dlaczego arystokracja była dobra? Ponieważ jeżeli wysyłał Klementynę Mańkowską właśnie na północ Francji, no to nie musiał się martwić, że ona nie będzie miała z czego wyżyć, tak? Ona miała jakieś tam swoje zasoby, mm. e, znała języki, więc była w stanie się jakoś. E, miała znajomości, to tak, jest na pewno szerokie. W, w strukturze muszkieterów byli, byli też różnego rodzaju inżynierowie, właśnie tak jak wspomniałem, właśnie o ale byli też na przykład policjanci. E, Franciszek Knap. E, Pseudonim Ernest to był policjant granatowy, który też dostarczał informacji muszkieterom, także to byli też urzędnicy. Tak? Był sędzia tak? Stanisław Leszczyński, pseudonim Lasecznik, który też miał czyli też to była taka, była taka interesująca sytuacja, na przykład, że. Ponieważ osoby związane ze środowiskiem sądów ogólnie wydostały na przykład akta danych osób, które były sądzone w procesach na przykład przeciwko komunistom. Tak? Dostały sądów całe, całe, całe listy generalnie, także to była ta, ta kwestia kontr, kontrwywiadowcza, czyli miano z, m, 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 były spisy osób, które współpracowały na przykład przed wojną z Sowietami, łatwiej ich było e, wyłuskać. E, także, także byli, byli oficerowie, tak? e, Włodzimierz Szyc, pseudonim Biegacz, który był także związany, e, z, znaczy był sportowcem, był kurierem tatrzańskim. Y -y. Marusarz, który przy, przeprawiał się z Krystyną Skarbek, tak, w, w, która była związana z wywiadem brytyjskim, ale Witkowski się z nią spotykał. Także to był bardzo szereg dużo zacnych osób, które się przewinęły w naszej historii, a były związane z, y -y. z tą organizacją wywiadowczą. Nie jest do końca jasne, czy muszkieterowie byli rzeczywiście w 100% lojalni w sprawie polskiej, przynajmniej nie było to pewnie jasne dla, mm, dla Grota Roweckiego. Y Natomiast czasami dobrze jest mieć podwójnych agentów, i może właśnie o to chodziło. Yy, na przykład yy, takim agentem była. Klementyna Mańkowska. Klementyna Mańkowska. Tak, tak. Yy, tak jak wspominałem wcześniej, ona została wysłana przez Witkowskiego do północnej Francji, by tam yy, podjęła działalność wywiadowczą właśnie na korzyść muszkieterów. Yy, oczywiście nie mamy czasu, żeby mówić o całej sobie jej historii. W dużym skrócie. Podjęła tam współpracę z Abwerą za zgodą Witkowskiego. E, miała przez to dostęp do różnego rodzaju dokumentów e, Abwery i doszło do takiej interesującej e, kwestii. W dużym skrócie, oczywiście skracając, e, Abwera się nią zainteresowała na tyle, ponieważ wiedziała, że ona ma jakieś kontakty z polskim podziemiem. E, Znała świetnie języki, e, niemiecki, francuski, e, że Abwera się nią zainteresowała na tyle, że spotkał się z nią sam e, admirał. Kanaris, czyli szef wywiadu III Rzeszy. Kanaris, jak wiemy, był jednym z członków opozycji antyhitlerowskiej. Był przeciwny Hitlerowi, uważał, że Hitler ciągnie Niemcy w dół. No i chodziło, chodziło mu o to, by Klementyna za zgodą Niemców przedostała się do Aliantów przez, przez Półwysep Iberyjski do Londynu i przekazała Zarówno rządowi polskiemu, jak i rządowi brytyjskiemu, że są tak zwani dobrzy Niemcy, którzy byliby w stanie jakoś się dogadywać z, z aliantami i być może potem utworzyć też wspólny blok antysowiecki. Mańkowska za zgodą Witkowskiego podjęła taką grę. Rzeczywiście Niemcy jej ułatwili ten przerzut przez Półwysep Iberyjski, przez Lizbonę, między innymi, gdzie tam spotkała się między innymi też. Z generałem kopańskim czy z Andersem dostała się do, do Londynu. No i tam przekazała te informacje. Polacy nie chcieli za bardzo z nią rozmawiać, jako członkinią tych muszkieterów, z którymi mm. próbowano walczyć. Przekazała te informację admirał Kanalis powiedziała, że pani nie ma żadnych znaczy... infor... pani nie ma żadnej działalności wywiadowczej dla nas prowadzić. Pani ma tylko przekazać informację, że są tak zwani dobrzy Niemcy i że my będziemy próbowali się dogadywać. Była przesłuchiwana zarówno przez polskie służby, jak i brytyjskie. Przekazała te informacje, ale jak wiemy, nie było dalszego ciągu i Canaris potem został po, po zamachu w Wilczynszańcu, został potem pod koniec wojny zamordowany przez, przez, przez Niemców. Także były też takie sytuacje związane z tym, że tak jak pan redaktor mówi, dobrze mieć jest możliwość pracy wywiadowczej w kilku kierunkach, ale nie wolno zapominać o tym, że Klementyna Markowska była wielką patriotką, także to było po prostu jej. Stwierdziła, że warto po prostu zagrać w tę grę w cudzysłowie. Jak widać gra wywiadów y, nawet po kilkudziesięciu latach, dobrych kilkudziesięciu nadal y, pozostawia wiele znaków zapytania, i trudno jest oceniać wiele osób i organizacji y, niezaangażowanych. Czy muszkietrowie byli po prostu bardzo dobrze zorganizowaną organizacją wywiadowczą, która działała na korzyść Polski, a może próbą stworzenia. Organizacji dobrze zarabiającej przede wszystkim pieniądze. A może byli przede wszystkim lojalni jakiemuś innemu ośrodkowi niż, niż Polski, mimo że wielu ich członków było polskimi patriotami? Nadal są to pytania, na które nie można zdecydowanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.